Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z i Syna, i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I tak, dzisiaj jest kolejny... Piąty dzień w Oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, dziś jest ten słynny piątek. Tak, wczoraj trochę tam powiedziałem, że zbyt długo o tym piątku w Oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, że piątek pozostaje piątkiem. Tak. To może do tego już nie wracajmy, ale dzisiaj 29 grudnia można wspomnieć, jeśli ktoś by chciał, takiego świętego Tomasza Becketta, to bardzo ciekawy święty. On żył w czasach króla Henryka II. To tenże król, który dokonał schizmy, oderwał kościół angielski od papieża i sam się ogłosił głową kościoła. No, to, to po to to zrobione, żeby ten, jego kościół, ten jego prywatny, że tak powiem, kościół, kościół anglikański, głosił to, co on chce. Prawda? Że to jest bardzo ciekawe, nie? że ja sobie tworzę swój kościół, ten kościół głosi to, co ja chcę, a później ja jestem strasznie posłusznym temu kościołowi, prawda? Temu kościołowi, który głosi to, co ja chcę. No i teraz takich Henryków II to się nam namnożyło. Właśnie takich, którzy wiedzą lepiej od całego Kościoła, co Kościół powinien głosić i tak, oni twierdzą, że oni są, chcą być strasznie posłuszni Kościołowi, ale właśnie pod warunkiem, że ten Kościół nie głosił to, co ja chcę, to, co ja uważam, a nie to, co głosi. Także takich Henryków drugich to napęczki teraz jest. Właśnie, a to warto przyjrzeć się Tomaszowi Becketowi, który oddał życie za co? Oddał życie za wierność prawdziwemu Kościołowi, Kościołowi, którego głową jest Piotr, za wierność Piotrowi. Tak, że być może król miał swoje racje, miał wielu popleczników, wielu takich, którzy mu przyklaskiwali i przyznawali rację i twierdzili, że rzeczywiście Piotr się myli. I w ogóle, i że ty królu faktycznie, to ty, ty, ty namówisz prawdę, tak, tak, ty namówisz prawdę, bo tam sprowadzanie problemu Henryka II, tak, to drugi Henryk II czy Henryk Boże, zapomniałem, który Henryk. W każdym razie sprowadzanie Henryk, problemu króla Henryka to ósmy chyba. No, nieważne. W każdym razie sprawczy, który Henryk. W każdym razie sprowadzanie problemu tego Henryka tylko do kwestii licznych żon, które posiadał i tylko do kwestii nierozerwalności małżeństwa jest trywializowaniem, bo tam chodzi o, o znacznie więcej rzeczy. Właśnie na przykład o relacje do Jezusa Eucharystycznego, relacje do Eucharystii, w ogóle o kwestie dotyczące obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. no, no Tam było tych kwestii znacznie więcej yy, niż tylko ta jedna. No i Wasze Tomasz Becket yy, jest symbolem tych wszystkich chrześcijan, który wbrew, którzy wbrew wszystkiemu, wbrew Waszym modnym, panującym opiniom i naciską króla, jego poplecznikom pozostali wierni, wierni nawet za cenę życia, wierni właśnie Piotrowi i Kościołowi zbudowanemu na Piotrze, a nie na czymś w Dzimisie. że właśnie no, cały kłopot jest tym, że teraz nie brakuje właśnie takich, którzy Chcą budować własne, że bym takie podkościółki zorganizowane wokół jakiegoś takiego prywatnego Jezuska wyciętego sobie na własną modłę z kolorowego papieru, który niewiele ma wspólnego z Jezusem Ewangelii, z tym prawdziwym, który się objawił na kartach, który nam się objawia właśnie w Słowie Ewangelii, w Słowie dobrej nowiny, który nam się objawia w Eucharystii. Nawet wiecie, no właśnie, i to teraz, jeżeli ten mój wycięty sobie na własną modłę Jezusa jak nie za bardzo pasuje do Ewangelii, to Ewangelię też będę sobie kroił na swoją miarę, powycinał sobie z Pisma Świętego właśnie takie okienka, takie cytaciki, które mi pasują do mojego już wcześniej sobie przyciętego Jezuska. Nie? Z nauki kościoła sobie powycinam takie cytaciki, powyrywam jakieś oderwane z kontekstu wypowiedzi, nie wiadomo kogo, jeszcze, prawda, sięgnę po jakieś tam objawienia prywatne, uznane, nieuznane, coraz bardziej egzotyczne, prawda? I to taka jest właśnie taki kościółek supermarketowy, nie? że sobie tworzę swój własny taki podkościółek. Na zasadzie właśnie wizyty w supermarkecie, że z każdej półki wziąłem tylko to, co mi pasuje, i z tego sobie utkałem to, co mi się podoba. Nie? Natomiast święty Tomasz Becket pokazuje drogę dokładnie odwrotną prawda? dokładnie odwrotną. Właśnie wierność prawdziwemu Jezusowi, wierność prawdziwemu słowu Jezusa, Jezusa, który uparcie będę powtarzał, który, jak sam powiedział, buduje swój kościół na Piotrze nie na Kaziu, nie na Stasiu, nie na Wojtku, nie na Agnieszce, nie na Brunhildzie, nie na Aśce, tylko buduje swój Kościół konsekwentnie na Piotrze. I to Piotrowi daje władzę kluczy, władzę wiązania, rozwiązywania i władzę utwierdzania braciwie, że Piotrowi taką władzę Jezus przekazuje. I to jest prawdziwy Jezus. Nie? Prawda? Natomiast teraz no właśnie namnożyło się wielkich architektów, wielkich budowniczych kościoła, którzy będą dyktować kościołowi prawda, w imieniu Jezusa, prawda, teraz będą tworzyć swój własny kościół. I to mówię, to święty Tomasz Becker, bardzo dobry święty na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze czasy właśnie, gdzie takich Henryków się namnożyło. Prawda? którzy wiedzą lepiej od Piotra i będą sobie robić swoje własne kościółki. No, można, no, można, tylko że to nie jest kościół Jezusa Chrystusa. To jest mój prywatny kościół, który sobie utworzyłem według własnego się. Dobrze, ale znaczy, to nie jest takie odległe od dzisiejszej Ewangelii, bo w dzisiejszej Ewangelii pojawia się słowo kościół. Oczywiście nie w polskim tłumaczeniu, tylko w, w oryginale. I to w bardzo ciekawym kontekście to słowo się pojawia i w ogóle dzisiejsza Ewangelia właśnie jest o przejściu od od wspólnoty judaistycznej do wspólnoty Kościoła. Czy znaczy, tak ją dzisiaj widzę. Można zauważyć w niej wiele rzeczy, bo Słowo Boże jest żywe i zawsze mówi coś nowego, a jakoś tak dzisiaj widzę właśnie tą Ewangelię właśnie jako Ewangelię o Kościele. Jako Ewangelię o Kościele. To jest fragment z Łukasza. Z drugiego rozdziału wiersze 22 do 35. No i właśnie materialnie tutaj Ewangelia mówi właśnie o, o czym, o tak zwanym, i to jest całkiem zła nazwa, o tak zwanym ofiarowaniu Jezusa w świątyni, bo właściwie tu mówi o przedstawieniu czy poświęceniu właściwie, tak naprawdę o poświęceniu Jezusa w świątyni, nie? że Jezus na ostatniej wieczerzy kończy swoją modlitwę arcykałpańską, mówi, że On hagiadzo uświęca siebie, abyśmy my, Jego uczniowie, byli hagiadzo uświęceni w prawdzie. Nie? I tutaj ta Ewangelia jest właśnie o hagiadzo, o, 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 o uświęceniu Jezusa właśnie, o uświęceniu Jezusa od, od małego. Od początku jego życia, właśnie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na Nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na cenie pogan i chwały ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Właśnie, bardzo ciekawa Ewangelia o przejściu od wspólnoty Izraela, od wspólnoty żydowskiej, od wspólnoty judaistycznej do wspólnoty Kościoła, tak. I to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony Symeon, Maryja, Józef są jak najbardziej z krwi i kości w pełni, do końca. Zobaczcie, tak pokazuje to dzisiejsza Ewangelia, wypełniają wszystko według prawa Pańskiego, według prawa, które Bóg dał Izraelowi przez Mojżesza. Wszystko właśnie robią we wspólnocie, właśnie tej, tej wspólnocie, którą zbudował z Żydów Mojżesz, Mojżesz pod kierunkiem Boga, prawda? w tej wspólnocie, którą Bóg, posługując się Mojżeszem, skonstruował w czasie wędrówki przez pustynię, tej wspólnocie, którą Bóg zrodził zrodził w bólach, bo zobaczcie, ta wędrówka przez pustynię, to dla Boga to było jedno wielkie cierpienie, to non stop się jakieś buntowanie, szarpanie, kopanie, grzienie. No i szczerze mówiąc, zamieszkiwanie w Ziemi Świętej, to też bez przerwy jakieś szarpaniny z Bogiem właśnie. A mimo to Bóg nigdy z Izraela nie zrezygnował, nigdy nie zrezygnował ze swoich planów i zamiarów wobec Izraela. I zobaczcie, że Bóg tak samo postępuje cały czas z nami, że jakby dzieje Izraela są takim egzemplum, przykładem tego, co się dzieje w mojej historii, czy dzieje w ogóle w historii ludzkości, że właśnie taki jest nasz Bóg. Że my kopiemy, gryziemy, szarpiamy się wiecznie, coś chcemy po swojemu, wiesz, nam coś nie pasuje, nie podoba się, idziemy po skrajnościach, albo w skrajny bunt, albo znowu w skrajną jakąś absurdalną pobożność. Właśnie wczoraj na przykład mówiłem o tych aktach pokutnych, nie? że Kościół raczej sądzi, taka jest tradycja Kościoła, może nie ma na ten temat jakiegoś takiego wyraźnego, konkretnego przepisu w prawie kościelnym. Ale taka jest tradycja duchowa Kościoła, że zasadniczo różne takie dzieła pokutne, dzieła pobożnościowe, prywatne, podejmowane, że tak powiem na własną rękę, powinny być ustalone z kierownikiem duchowym czy ze spowiednikiem, prawda? No właśnie, bo tu też można przejść, tu też pięknie można iść po bandzie. I tu też pięknie, jeszcze oszukując, że jakie to ja rzeczy robię dla Jezusa. Właśnie już po pierwsze, to, to sam absurd, że ja coś robię dla Jezusa, bo to Jezus przychodzi robić coś dla mnie. I istotą dzieł jakichś tam pokutnych, postów i w ogóle dzieł pobożnościowych to jest jeszcze większa dyspozycyjność wobec Jezusa. To powinno właśnie prowadzić do coraz większej dyspozycyjności wobec Jezusa, wobec tego, co Jezus chce ze mną uczynić a nie wymyślanie, co to ja uczynię dla Jezusa. To jest dokładnie odwrotny kierunek. I właśnie dlatego to powinno być rozeznawane. Czy to Wasze nie idzie w tak zwaną prywatę religijną, że ja siebie oszukuję, jaki i to jestem strasznie pobożny, a tak naprawdę robię wszystko po swojemu. Także to może iść w dwie skrajności. Albo właśnie w jakieś takie jawne nieposłuszeństwo i to wcale nie jest najgorsze, bo tu przynajmniej widać jasno, że to jest nieposłuszeństwo i robienie po swojemu. Natomiast paradoksalnie o wiele gorsze jest takie pójście w taką całkowicie subiektywną pseudopobożność, bo to ma pozór właśnie pobożności, to św. Paweł przed tym przestrzegał właśnie przed takimi różnymi rzeczami, które mają pozór wielkiej pobożności tak naprawdę dalej są uprawianiem prywaty. I to jest naprawdę niebezpieczne właśnie przez to, że ma pozór jakiejś takiej wielkiej rzekomej pobożności. To właśnie to przypadłość faryzeuszy jest, nie? że oni jakby prezentowali się jako wielce pobożni i wielu dawało się zwieść. Natomiast w gruncie rzeczy tu uprawiali kompletną prywatę religijną, prawda? I to obnażył Jezus, prawda? I to się bardzo nie spodobało. Więc prawdziwy Jezus jest niewygodny dla wszystkich, którzy uprawiają jakąkolwiek formę prywaty. Prawdziwy Jezus bowiem obnaża, wydobywa zamysły serc wielu. I to jest dosyć niewygodne właśnie, I to jest dosyć niewygodne. No ale w każdym razie, z jednej strony Józef i Maryja i Symon są prawdziwymi Izraelitami, rzeczywiście żyjącymi według prawa Pańskiego. I tu zobaczę że Maryja i Józef na przykład nie stoją na stanowisku, że Maryja nie ja tu jestem ulubieńcą Ducha Świętego, Duch Święty we mnie ukształtował Syna Bożego, proszę bardzo, jak Go urodziłam, no, to przecież usłyszałam to w momencie zwiastowania, że ze mnie się narodzi święte, które będzie synem Boga, prawda. Ja tu urodziłam syna Boga, to spadać mi tutaj z przepisami prawa. Ja tu jestem ponad teraz, nie, czyli święty Józef, nie, no też anioł go poinstruował, kogo Bóg powierza mu w opiekę, że własnego syna mu powierza w opiekę i święty Józef też nie stoi na scenie, że tu, prawda, tu, tu mam Jezusa, nie, ja tu mam Jezusa, prawda, I teraz nikt mi nie powie, teraz wszyscy mnie słuchajcie. Zobaczcie, nie? Oni wykonują wszystko według prawa pańskiego. Idą pokornie do świątyni, składają ofiary ubogich, prawda, za oczyszczenie Maryi. To tak na notabene to warto zwrócić uwagę, że Jezus nigdy nie został wykupiony, tylko pozostał świętym Boga, świętym Pana. Bo tak mówi tekst grecki, że każdy otwierający, każdy pan arsen, każdy mężczyzna. Każdy mężczyzna. Dianoigon, dianoigon metron. Otwierający, właśnie, to jest metra. Właśnie, tu trzeba by powiedzieć tak biologicznie: macicę. Hagion to kyrion kletesetai. Tak właśnie mówi tekst grecki: nie? że nazwany będzie świętym pana. Kletesetai, kaleo. To właśnie słowo. Kaleo, od którego pochodzi Eklezja, czyli Kościół. Właśnie tu jest ukryty Kościół, prawda? Tu jest ukryty Kościół, prawda? Tu jest ukryta nowa wspólnota, którą przed Jezus przed przekształcić, wyczekującego Izraela, Izraela, którego przedstawicielem jest Symeon, Przekształcić zupełnie nową wspólnotę, wspólnotę, której wyczekiwanie się zakończyło i która w tym świecie, w tym świecie, w takim świecie, jaki jest, jest znakiem spełnienia, znakiem obecności Boga, Boga pośród nas, prawda? I ta wspólnota jest święta, dlatego że jest inna. Hagios po grecku to znaczy święty, ale to słowo Hagios akcentuje, że ta świętość polega na inności. Jezus, kiedy mówi, że On hagiadzo siebie, uświęca siebie, żebyśmy my byli hagiadzo w prawdzie, uświęceni w prawdzie, to właśnie też uświęcenie Jezusa polega na tym, że On do końca pozostał inny. On nie dał się w żadnym punkcie sprowadzić do poziomu tego świata. Na przykład bardzo lubię taką wypowiedź, Kardynał Saracha, on w jednym tam wywiadzie właśnie zwrócił uwagę na to, to bardzo ładnie o tym powiedział, że takie ścieranie się w Kościele, jakieś tam frakcji właśnie takich tradycjonalistycznych i, i nowoczesnych, że to jest jakiś absurd w ogóle. Mówi, to w ogóle nie jest istotne. To jest ciekawe, że kardynał powiedział, że to w ogóle nie ma znaczenia, takie właśnie ścieranie się takich frakcji, bo my uważamy tak, a my uważamy tak, my chcemy ciągnąć Kościół w tą stronę, a my w tamtą. Mówi, bo to niestety sprawia wrażenie, że Kościół jest taką wspólnotą, jedną z wielu wspólnot tego świata. Nie? Że mówi, to zbytnio przy, przypomina właśnie ścieranie się frakcji politycznych. A Kościół ma pozostać święty, czyli inny, inny niż ten świat. I teraz, prawda, jeżeli ja funkcjonuję w Kościele, tak? w eklezji, nie? w Kościele Jezusa Chrystusa, jeżeli ja funkcjonuję jako ten, który chce ciągnąć w swoją stronę buduje swoją partię, swoje stronnictwo, prawda, gdzieś oddolnie buduje swoje stronnictwo i dąży do przejęcia tak zwanej władzy. Czyli żebym ja tutaj miał poprzez to swoje stronnictwo, jak największy wpływ na to, co się dzieje w Kościele i czego Kościół naucza, no to kardynał Sarach mówi, to jest jakiś absurd. Nie? Mówi, bo to jest sprowadzenie Kościoła właśnie do jakiejś wspólnoty tego świata, do zupełnie świeckiej politycznej wspólnoty. Mówi, a, a Kościół właśnie nie jest, nie jest świecką polityczną wspólnotą, jest tymi, którzy się narodzili jako dzieci Boga. Właśnie dlatego to jest mowa o dosłownie macicy. To jest dosłownie, że, że Jezus zapoczątkowuje nową wspólnotę ludzi odrodzonych jako dzieci Boga, nie jako dzieci Boga, a nie jako ci, którzy budują swoje stronnictwa, którzy, prawda, szarpią jadło na sztuki, prawda, bo ma być po mojemu, właśnie to co mówiłem właśnie o tym objawieniu się mnóstwa współczesnych Henryków, nie? którzy wierzą, wiedzą lepiej prawda, niż Kościół, niż papież, prawda? którzy chcą budować swoje jakieś tam podkościółki, swoje stronnictwa i ciągnąć ludzi na swoją stronę. I ciągnąć ludzi na swoją stronę. Natomiast my mamy być wspólnotą świętą, czyli właśnie inną niż wszystkie wspólnoty tego świata. My jesteśmy wspólnotą tych, którzy dali się odrodzić jako dzieci Boga. Odrodzić jako dzieci Boga. Nie? Jako ci, którzy są skupieni jako wielka rodzina przy Bogu, Bogu, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie. I mamy być znakiem, że On z nami jest. I my idziemy za Nim, a nie za swoimi domysłami, wymysłami, za swoimi wycinankami. Zobaczcie, i tacy byli Józef i Maryja, że oni przynoszą swojego syna do świątyni. Nie? Przedstawiają, go Panu, przedstawiają go Panu. W jaki sensie przedstawiają go Panu? No właśnie, że w świątyni dokonują obrzędu przedstawienia swojego syna kapłanowi. Owszem, spotykają Simona Symon jest przedstawicielem całego Izraela. W nim spełnia się Izrael, Izrael, z którym Duch Święty zawar pewien biznes. Nie? To jest takie słowo. Yy... Tu jest takie słowo, które wręcz oznacza właśnie dogadanie się takie biznesowe, nie? że Duch Święty zawarł pewien biznes ze wspólnotą Izraela. Ono owszem oznacza też objawienie, yy, tak, ale też oznacza właśnie takie biznesowe dogadanie się. Nie? I to dogadanie się biznesowe właśnie na tym polega, że, że ty będziesz oczekiwał, ale ty też pierwszy przyjmiesz. Ty będziesz oczekiwał, ty wśród narodów będziesz znakiem wyczekiwania, wyglądania. I ty w tym swoim oczekiwaniu, wyglądaniu będziesz znakiem życia czegoś, kogoś więcej niż wszystko, co jest na tym świecie. Prawda? Ale właśnie w tym swoim wyczekiwaniu, oczekiwaniu będziesz też pierwszym, który przyjmie w ramiona. To był układ, jaki zawarł Bóg z Izraelem i jakby reprezentantem tego układu jest Osie Symeon. Symeon który znaczy słuchający, zasłuchany, nie? że on jest zasłuchany w słowo, nie w siebie, tylko w Boga. W to, co pochodzi od Ducha Świętego. To, czego się nauczył we wspólnocie Izraela. Jakby on jest jakby tym ideałem tej wspólnoty, tym... Czy czym ta wspólnota powinna być. Bo ta wspólnota też się wynaturzyła i to później widać w zderzeniu Jezusa z judaizmem oficjalnym, ale co ciekawe zauważcie, że Jezus się totalnie poddał decyzjom judaizmu oficjalnego. Tak jak Józef i Maryja zrobili wszystko według prawa. nie stali na stanowisku, że teraz my jesteśmy ponad prawem, teraz nas słuchać, bo tutaj prawda Mamy Jezusa, nie? I tutaj, prawda, my prywatnie teraz mamy Jezusa, i sobie będziemy tutaj dyktować warunki. Nie? Choć mają świadomość, że ten Jezus nie jest ich prywatny, tak, jest ich, jest ich, ale nie ich prywatny. Nie, nie ich prywatny, i te słowa właśnie Simeona, że nie jest po to, żeby być oddany w ręce ludzi. Do wszystkich narodów. Nie? I właśnie to, to, co Jezus uparcie powtarzał, że trzeba, aby syn człowieczy był oddany w ręce ludzi, oddany. To marzenie Jezusa, żeby oddać się w ręce ludzi do końca, to niepowstrzymane marzenie. Kiedy Piotr próbuje Jezusa odwieść od tego marzenia, od tego boskiego marzenia, to marzenie Boga, żeby być moim Bogiem, żeby się oddać w moje ręce. I to, co powtarza Jezus, nie? To, to właśnie to marzenie Jezusa, marzenie Boga. Żeby się oddać w ręce ludzi, teraz zobaczy, że, że, że Piotr próbuje w, w dobrej wierze Jezusa przed tym powstrzymać. Jak się chcesz oddać w ręce ludzi? I słyszy co szatanie. Szatanie. Zejdź mi z oczu szatanie. Czy, no Jezus nie powiedział: Zejdź mi z oczu, ale użył słowa szatanie. Nie? Powiedział: opisą mu satana, za mną szatanie. To nie ty będziesz mi dyktował. To nie ty dyktujesz mi, co ja mogę, mówi Jezus do Piotra. W każdym momencie, kiedy mi próbujesz dyktować, co ja mogę, a co nie mogę, stajesz się przeciwnikiem, szatanem, jesteś moim przeciwnikiem. Jeżeli mi próbujesz, mi Jezusowi próbujesz dyktować, co ja mogę, a co, co nie mogę. Nie? Największe marzenie Boga, oddać się człowiekowi, nie? marzenie Jezusa, oddać się w ręce ludzi. Właściwie ta determinacja Jezusa w podróży do Jerozolimy, ukazana we wszystkich Ewangeliach, że e e e e e tam oddać się w ręce ludzi. Że po pierwsze, jak tu mm, powiedział Jezus, że zbawienie bierze początek od Żydów to jest ten w cudzysłowie biznes. Nie? Że Wy żyć będziecie znakiem, Wasze wyczekiwanie będzie znakiem dla narodów, że trzeba kogoś więcej. Ale Wy też pierwsi dostaniecie w ramiona. I synu rzeczywiście pierwszy bierze w ramiona. Ale potem oddaję Marii Józefowi właśnie tym, którzy są zalączkiem kościoła, właśnie tego kaleo, właśnie tego eklezja, właśnie tego kościoła, który dał się zwołać przez Boga. Właśnie zwołać w ten sposób w odkrywaniu Boga, który chce się oddać moje ramiona. Yy, prawda? I w ten sposób spełnić mnie jako człowieka. Nie? Spełnić mnie jako człowieka. I zobaczcie, że Symon się spełnia. Spełnia się w swoim wyczekiwaniu i spełnia się w swoim obdarowaniu i on nie ma problemu z tym, żeby się usunąć w cieniu. On sobie nie rości pretensji do czegokolwiek. Zobaczcie, to, ta dzisiejsza Ewangelia, to jest Ewangelia ludzi spełnionych. Maryja, Józef, Symon oni się spełniają w tym, kim są. Oni nie potrzebują nie wiadomo czego. Oni nie dążą do tego, żeby wszystko było po mojemu, że teraz wszyscy mi klaskali, wszyscy mnie słuchali, wszyscy mi przyklaskiwali, że cały Kościół klęknął przede mną i, prawda, i zrobił to, co ja nauczam. Oni się właśnie spełniają w tym miejscu, w tej roli, w tej tożsamości, do której ich zaprosił Bóg, ten Bóg, który się złożył w ich ramiona. I w ten sposób właśnie zaczynamy być Kościołem. Kiedy ja daję się pogodzić z tą tożsamością, do której mnie zaprasza Bóg, daję się pogodzić z tym miejscem, w którym On chce mnie ustawić. I że tu dokładnie jako ja się spełniam, prawda? Jako ja się spełniam w głębokim przekonaniu, że właśnie w ten sposób Bóg, który jest Ojcem w swojej miłości, mnie rodzi i kształtuje, prawda? Właśnie tak jestem rodzony. Właśnie w tym miejscu, w którym Bóg mnie stawia, w tej roli, do której mnie zaprosił. I tutaj wkracza właśnie ta wielka teologia świętego Pawła o kościele, o ciele Jezusa, ciele Jezusa, gdzie każdy ma swoje miejsce. Tu właśnie już w czasach widać świętego Pawła był ten problem, że każdy chciał być wszystkim. Nie? Każdy chciał być wszystkim. Nie? I święty Paweł właśnie mówi, no, no, że wtedy dopiero to wszystko funkcjonuje, kiedy każdy jest sobą właśnie w tej tożsamości, do której zaprosił mnie Bóg. Do której mnie zaprosił Jezus. Nie? Prawda? Że on jest ten pierworodny, który chciał mieć wielu braci, nie? wielu braci, zaprosił nas, każdego w indywidualny sposób kaleo, zawołał i nazwał. Kalot to jest taki czasownik, który mówi o wołaniu, jednocześnie nazywaniu. Takim wołaniu, które jest nazywające. Nadające tożsamość, prawda? Nadające tożsamość. Właśnie to jest ta odwrotna mentalność do mentalności tego świata. To nie ja teraz będę udowadniał, kim to ja nie jestem, jak to ja się nie znam i teraz wszyscy mają mnie słuchać, bo ja wiem najlepiej. Bo ja właśnie jestem tym, który nie wie i potrzebuje być zasłuchany. I to, co wysłuchałem, jest tak zachwycające, że ja chcę mieć to imię, które ma dla mnie Bóg. Właśnie o tym mówi święty Paweł. No, czy wszyscy mogą być nauczycielami? Czy wszyscy mogą być prorokami? Ja jestem Paweł i chcę być Pawłem. Piotr jest Piotrem i ja się zachwycam Piotrem jako Piotrem. Kim on był wcześniej, to dla mnie jest bez znaczenia, ale ja wiem, jak go nazwał Jezus. Jak go nazwał Jezus, jakie miejsce mu wyznaczył? Ja to miejsce szanuję, tak jak szanuję swoje miejsce. Mówi dopiero wtedy to wszystko zafunkcjonuje, kiedy każdy z nas da się pogodzić ze sobą samym, kiedy każdy z nas da się pogodzić ze swoim miejscem, kiedy odkryje, że to jest nieważne, czy ja jestem papieżem, czy ja jestem biskupem, czy jestem księdzem, czy jestem diakonem, czy jestem osobą świecką, czy ja jestem szewcem, czy lekarzem, czy inżynierem, czy nauczycielem czy piekarzem, że to jest nieważne. Yy, yy, po ludzku nieważne są jakby takie wartościowania nasze ludzkie. Tylko co jest jedynie ważne? Że to jest sposób, w jaki Bóg chce się mi oddawać. W moje ramiona. Właśnie. I teraz właśnie to marzenie Boga, żeby oddać się w moje ramiona. I teraz wiecie, Józef i Maria to zrozumieli. Józef i Maria nigdy nie zachowali Jezusa sobie prywatnie. I właśnie na tym polega ból serca Maryi, na tym polega ból kościoła, że kościół jest po to, żeby dawać Jezusa, dawać Jezusa w ramiona ludzkie, nawet wiedząc, co ludzie z nim uczynią. Zobaczmy, Maryja od początku, była przesyłana, poinformowana, co ludzie uczynią z, jego, z jej synem, ile ją będzie to w sercu kosztowało, a jednak właśnie tu jest jedność Maryi z Ojcem Niemieckim. Że tak jak Ojciec Niebieski zechciał oddać Syna nam, wiedząc co my z Synem uczynimy, tak Maria razem z Ojcem wykonuje ten sam ruch. Maria z Józefem w jedności z Ojcem wykonują ten sam ruch, prawda? Ten sam ruch, prawda? To jest marzenie Jezusa, oddać się w ramiona ludzi, prawda? I teraz to, co my robimy z Jezusem, obnaża prawdę o naszych sercach, nie? Czy ja Jezusa szarpię, drapię, próbuję przycinać po swojemu? Czy ja rozdzieram jego ciało, burzę jedność kościoła, prawda? Doprowadzam do, do zwątpienia, prawda? Do, do nie wiadomo czego. Czy ja z radością daję się poprowadzić temu, który pierwszy ofiarował się mi. Że właśnie to jest metoda Boga, żeby nas przekonać. To jest metoda Boga, żeby nas przekonać, żebyśmy wreszcie uwierzyli, żebyśmy wreszcie uwierzyli, prawda? I żebyśmy wreszcie porzucili swoje wyobrażenia. Tylko zaufali, uwierzyli, zaufali, zakochali się w Bogu. I to jest właśnie ta inność, nie? Ta inność Kościoła. Że my jesteśmy tymi, którzy pragną, że to Bóg zrealizował w nas swoje pomysły, a nie tymi, którzy za wszelką cenę chcą zrealizować coś po swojemu. Że ja się dałem zachwycić tą wizją, którą ma dla mnie Jezus, tym, do czego on mnie zaprosił w tym świecie i w kościele, a nie, że ja teraz będę szukał miejsca jak Kain po swojemu, wiecznym po swojemu. Nie? Właśnie ja tak się niestety obawiam, że w tych wszystkich współczesnych ruchach nie, takich właśnie, że to każdy teraz wie lepiej. Każdy teraz uważa, że Kościół biedny się myli nie wie co gada i w ogóle, że w wielu tych przypadkach to właśnie stoi jakieś niepogodzenie, jakieś wewnętrzne rozdarcie, jakieś niepogodzenie się ze sobą. To trzeba po pierwsze przychodzić do Jezusa, żeby Jezus mnie pogodził ze sobą i, i z tym, kim ja jestem, i z tym, kim ja jestem. Zobaczcie, Ewangelia dzisiejsza to jest o ludziach pogodzonych ze sobą, nie? Bo, bo spełnia się na mnie plan Boga. Simon nie ma problemu, z tym, że ten plan Boga jest właśnie w tym, żeby on odszedł w cieniu. On się spełnia w tym odejściu w cieniu. Maria z Józefem nie mają problemu z tym. Żeby się poddać instytucjom judaizmu, tak jak później się w pełni podda Jezus instytucjom judaizmu. Józef i Maria nie mają problemu z tym, żeby oddać swojego syna w ręce ludzi i stanąć na, na boku. Zwłaszcza Maria, tak jak Dzieje Apostolskie, pokazują, nie rozciąga pretensji do, do jakiegoś tam wybitnego miejsca. We słonecznej Kościoła, ona towarzyszyła, nie? Towarzyszyła, tak jak towarzyszyła swojemu synowi, tak towarzyszy nam wszystkim. Towarzyszy, nie? Towarzyszy, nie? I jest do dyspozycji, nie? Jest do dyspozycji, towarzyszy, jest do dyspozycji. A nie rośnie teraz pretensji. Teraz ja wam to wszystko tłumaczyć, bo ja wiem najlepiej, bo przecież ja jestem jego matką, 30 lat go wychowywałam, to kto go zna lepiej ode mnie, prawda? Zobaczcie Maryję pogodzoną ze swoim miejscem, Zefa pogodzonego ze swoim miejscem. Właśnie to jest Kościół, wspólnota zgromadzona wokół Boga, gdzie każdy ma swoje miejsce i swoją rolę. Wspólnota, która nie ocenia, nie myśli na sposób ludzki, tylko widzi po pierwsze Boga, Jego miłość i Jego wolę. Jestem zachwycony wolą Boga wobec mnie, miejscem, które Bóg mi wyznaczył na które mnie zaprosił i które jest najlepsze dla mnie, bo to jest miejsce wymyślone dla mnie, przeznaczone dla mnie z miłości Boga. Nie? Ja chcę być na tym miejscu, w tej roli, jaką widzi dla mnie Bóg. Chcę mieć to imię, które ma dla mnie Bóg, a nie teraz będę po swojemu jakoś realizował jakieś swoje własne wymyślone imię, bo ja wiem lepiej. Ja wspólnota Kościoła to nie jest wspólnota tych, którzy wiedzą lepiej, to jest wspólnota zasłuchanych. Tak, zasłuchanych. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.